akt, pierwszy rozdział, pierwsza część tego, no bo tutaj, jeżeli oni idą jako koalicja, mają próg 8%, to właściwie przy każdym sondażu, a sondaże im bliżej wyborów, tym będzie lepiej i wszyscy będziemy odruchowo patrzeć, są nad czy po, nad czy po. I czasami będą nad, czasami po, nad, po. I tak będzie to jak w tenisa, tylko w górę, w dół i moim zdaniem to będzie trwało i czy ten dramat się dobrze skończy, czy źle, to się dopiero przekonamy. Emocje w tym związane będą cały czas utrzymywane do końca, a te postulaty, których pan teraz wymieniał, no teoretycznie tak, tylko że służba zdrowia jest tematem, który powraca co 4 lata w każdej kampanii wyborczej. Każda partia polityczna szuka jakiegoś pomysłu, żeby wokół tego zakręcić hasła i swoje programy, i swoje propozycje dla Polaków. Nie zmienia to faktu, że ani razu żadnej partii nie udało się przedstawić na tyle sensownego programu i na tyle sensownego pomysłu na służbę zdrowia, żeby słupki jakoś gwałtownie skoczyli. W skrócie, Polacy wiedzą, że służba zdrowia działa źle, ale też nie mają przekonania, że państwo posiada, czyli politycy, którzy dostaliby do ręki możliwość korzystania z instrumentów państwa, będą w stanie to naprawić w jakiś skuteczny sposób. Nie ma jakiegoś magicznego zaklęcia typu właśnie hasło 60 dni albo zwrot pieniędzy, które sytuację by poprawiło. Także tutaj punktów moim zdaniem nie będzie. W tym drugim pomyśle być może tak, aczkolwiek są to dalej pomysły sektorowe. Moim zdaniem będzie rozgrywka jest na wyższym poziomie. Szukamy, moim zdaniem tutaj byłaby jakaś szansa, że rzeczywiście ta symboliczna trzecia droga niosąca nową jakość jest potrzebna na taką partię, tylko że dzisiaj tą partią mam wrażenie dużo bardziej uosabia Konfederacja. Nieprzypadkowo w czasie prezentacji, nieprzypadkowo w czasie rejestracji list wyborczych na wspólnej konferencji Kosiniak-Kamysz i Hołownia mówili, to my jesteśmy tą trzecią drogą, my jesteśmy tą trzecią siłą. Mówili o sobie most między PiS-em a Platformą Obywatelską, tego typu metafory. No tutaj przestrzeń jest, nie wiem czy oni mają na sobie na tyle dużo wiarygodności i tej świeżości, żeby Polacy uznali, że rzeczywiście, jeżeli mamy dosyć popisu, to warto zainteresować się trzecią drogą. Póki co w tej kategorii dużo bardziej wiarygodna jest Konfederacja. A czy w ogóle któraś z ugrupowań? No, trzecia droga to jest jakby jasne, że taką sobie właśnie drogę obrali. Ale czy którakolwiek z partii, poza Prawem i Sprawiedliwością i Platformą Obywatelską, może zaoferować cokolwiek innego swoim wyborcom, niż tylko uczestniczenie w tej jatce politycznej, z którą mamy do czynienia? Tusk jest niemieckim... czy też ma swoich niemieckich protektorów, wykonuje polecenia z Berlina, ktoś inny robi to, co robi. Czy będą jakiekolwiek argumenty merytoryczne, czy też jednak będzie po prostu tak, jak jest w tej kampanii przez najbliższe tygodnie? To znaczy, wydaje mi się, że w przypadku Konfederacji są to luźne pomysły bez możliwości wykonania albo bez głęboko przemyślanego sposobu rozwiązania sytuacji. Tak jak w przypadku tego, co słyszeliśmy u pana Hołowni, że no, będziemy starali się zmienić system opieki zdrowotnej, no ale za wyjątkiem pomysłów, że go trzeba zmienić, no to pomysłu na realizację w zasadzie nie ma żadnego. Do mainstreamu nie przenoszą się żadne dodatkowe, świeże, nowe pomysły. Parę haseł nowych wrzuciła Lewica, bo zmieniła podejście. No mieszkanie, prawe ma nie towarem. No to już Donald Tusk to sobie zaadaptował. No powiem w ten sposób, no ale to jest istotny element wejścia pewnego postulatu do mainstreamu, żeby zmienić nastawienie, dlatego że od powiedzmy początku lat 90. do 2023 roku, kiedy to się zmieniło, generalnie rządziła idea zarób sobie i nie obchodzi mnie, gdzie ty mieszkasz. Tak naprawdę spowodowało to po pierwsze pewien eksodus młodych ludzi za granicę, po drugie no inne rozwiązania patologiczne, czyli w niektórych obszarach Republiki deweloperskie, mówimy o miastach czy o obszarach zamieszkania, bo można było sobie windować dowolne ceny, a mimo wszystko mamy coś wpisane w konstytucji, do czego rządzący są zobowiązani. Nikt nie pilnował sprawy przygotowania terenów, więc pojawiają się sygnały dobre na rozwiązanie tych rzeczy. Natomiast no, tutaj na razie formacje idą bardzo głębokimi ogólnikami i nie pojawiają się nowe pomysły. No, zwrot tej kwoty, o której mówimy za to, że się nie trafiło do specjalisty, no ale jakiej kwoty? To znaczy, jeżeli specjalista dostaje... Ile ja płacę za taką wizytę u specjalisty? Lekarz. Ale lekarz internista dostaje wynagrodzenie za 10 minut pobytu pacjenta u internisty, czy 5 pomysłów, 17 zł. Czy w ogóle kogoś to interesuje w zakresie opieki zdrowotnej, że NFZ zwróci 17 zł? Raczej interesuje fakt, że musi wejść szybko do specjalisty, no bo zdiagnozowano u niego poważną chorobę i musi się dalej przebadać. To jest zły stan psychiczny, bo czeka na diagnozę.
To wszystko wpływa na jakość służby zdrowia. Pomysłów nie ma. Wszyscy tylko mówią, trzeba skrócić, trzeba skrócić. PiS próbowało reformować sądy. Tak je zreformowało, że wydłużenie postępowań w sądach wydłużyło się o 3 czy 4 miesiące przez ten okres ostatnich 4 lat. Zbigniew Ziobro obiecał, że trzecia kadencja to już na pewno. I reforma wyłącznie ograniczyła się do reformy personalnej, a nie zmieniła procedur. A nie tyle chodzi obywatelom o zmianę procedur, tylko o przyspieszenie. A chciałem na przykład zwrócić uwagę Litwa, kraj, który, że tak powiem, przeszedł podobną przemianę ustrojową. Tam postępowanie sądowe trwa dla nas zaskakującą ilość czasu. W 2 miesiące załatwiamy sprawę w sądzie gospodarczym. Po kolejnym miesiącu mamy postępowanie odwoławcze, 3 miesiące mamy zamknięty temat. W Polsce postępowania trwają latami. Oni sobie mogli poradzić, my nie możemy sobie poradzić. No to coś jest w tych rozwiązaniach. A może nie ma po prostu woli, zależy od środowiska. Mały kraj też zawsze ma łatwiej we wprowadzaniu różnego rodzaju zmian niż duży kraj, jednak tutaj ta asymetria między Polską a Litwą jest wyraźna. Ja chciałem dwie myśli podchwycić, jeśli od pana można, o tej służbie zdrowia. To bardziej rozumiem, chodzi o to, że to byłoby obciążenie dla przychodni. Menadżerowie zarządzają teraz służbą zdrowia, oni rozliczają wszystkie usługi z NFZ-em, no i jeżeli trzeba będzie pacjentowi oddawać po te przysłowiowe 17 zł, no to wiadomo, że dla pacjenta to jest nic, ale jeżeli to będzie 17 razy kilka dni, powiedzmy, no to już poważny uszczerbek finansowy na przychodni, która będzie to wymuszała. Tak rozumiem. Ten ale to przychodnia za chwilę będzie miała długi, trzeba będzie to dofinansować. No właśnie, także tutaj nie wierzę, żeby to poszło w ten sposób. Natomiast to, co pan rzucił, ten wątek, teoretycznie ma pan rację. Mieszkanie prawem, a nie towarem brzmi szlachetnie, brzmi pięknie. To, co próbuje wrzucić lewica, czyli postawmy na usługi. Państwo jako nowoczesny broker usług publicznych wszelkiego rodzaju, budujmy lepsze, bardziej przyjazne ludziom drogi, połączenia komunikacyjne, zbiorką. O, to wprowadziła lewica ten skrótowiec do naszego języka. Mieszkania komunalne i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że właśnie Polacy kompletnie nie ufają, że państwo jest sprawne, że państwo jest w stanie sprawić. I dał pan tego najlepszy przykład. PiS, pan powiedział, że to sprowadzone było do zmiany personalnej. Żadna władza nie jest w stanie zreformować polskich sądów. Dobrze wiemy, że polskie sądy działają fatalnie. Próbowała Platforma Obywatelska bardzo delikatnej, kosmetycznej wręcz zmiany. Dzisiaj brzmi to jak w ogóle jakaś tam zabieg piłowanie paznokietka w porównaniu z tym, co zrobił Zbigniew Ziobro. Mówię o likwidacji jednego z sądów, połączenie, likwidacja sądów w mniejszych ośrodkach. Zostało to gwałtownie oprotestowane, na poziomie prezydenta Komorowskiego zablokowane, odwrócona cała reforma, a w konsekwencji Jarosław Gowin jeszcze stracił stanowisko ministra sprawiedliwości, próbując tak kosmetyczną zmianę. To pokazuje najlepiej opór środowiska, bo wszelkiego rodzaju zmiany tego typu uderzają w ten czy inny sposób jakieś lokalne środowiska, jakieś koterie, jakichś ludzi przyzwyczajonych do pewnego układu i te zmiany są blokowane. Także dlatego też teoretycznie te hasła lewicy mogą brzmieć atrakcyjnie, ale notowania lewicy atrakcyjnie już nie wyglądają, bo Polacy nie wierzą, że państwo jest w stanie pójść w tym kierunku, że państwo zbuduje mechanizm, który pozwala usprawnić jakąkolwiek sferę, a dotknięcie sądów przez państwo właśnie, czy na początku za Platformy Obywatelskiej, czy już potężne dotknięcie, to rzeczywiście użyto nawet łomo, a nawet może takiej bomby do burzenia. Zbigniew Ziobro starał się ją rozhuśtać i też się ta bomba odbija, jakby to był nie sąd, tylko bunkier solidnie zbudowany i nic z tego nie wychodzi. Byłoby dokładnie to samo, dlatego lewicę nikt nie bardziej tutaj intuicja Hołowni, że zmuszmy przymusem finansowym, jest moim zdaniem trafniejsza, bo to by przyniosło efekt, bo Polacy wolą dostać pieniądze do ręki i w tym sensie 500+ moim zdaniem jako model działa na wyobraźnię. Bo mam pieniądze i mogę te pieniądze dysponować, nie mogę iść do lekarza, nie mogę kupić mieszkania, troszkę mi łatwiej, mam trochę więcej pieniędzy, mogę iść prywatnie płacąc, ale tą wizytę uzyskam. Ten model póki co w Polsce zwycięży. A jeszcze jeśli mogę dokończyć ten wątek, który pan zaczął, pierwsze pytanie. Właśnie moim zdaniem Szymon Hołownia i PSL popełniają zasadniczą błąd, nie odrabiają podstawowej lekcji sukcesu Konfederacji. Konfederacja stała się trzecią siłą, chcąc nie chcąc, w Polsce trochę lekceważyliśmy, omijaliśmy, w mediach właściwie Konfederacja nie istniała. Oni konsekwencje powtarzają. PiS, PO, jedno zło. Ani PiSu, ani PO, my przychodzimy do nową wyborów. Politykę, czas się od... Do wyników wyborów. No obojętnie, czy tak będzie, czy nie będzie. Deklaracja jest jasna i są w tej deklaracji wiarygodni. PSL był w najlepszej formie, gdy Waldemar Pawlak mówił, kto wygra wybory, mój koalicjant. PSL i Hołownia błyskawicznie ucinają jakąkolwiek dyskusję o tym, kto będzie ich koalicjantem po wyborach, bo już wiadomo, że tym koalicjantem będzie Platforma Obywatelska. W związku z tym
trudno mówić o jakiejś nowej jakości politycznej, skoro partia od początku swojej drogi powstała nowa koalicja Trzecia Droga i Trzecia Koalicja ustawia się od razu jako przystawka do Platformy Obywatelskiej. Z tego, co mówicie, wynika jasno, że praktycznie ta kampania będzie się jednak opierała na starych chwytach i raczej nie nowych pomysłach, jak zmieniać Polskę, tylko na tym, jak pozbawić jednych władzy albo jak doprowadzić do tego, żeby inni rządzili. I trochę będzie wyglądało to tak, że Prawo i Sprawiedliwość jednak będzie, jak to ładnie nie po polsku mówimy, spinowało, to znaczy będzie wrzucało swoje tematy, swoje pomysły. I takim pomysłem jest też referendum. To nieoficjalne informacje Polsat News mówią o tym, że będą 4 pytania referendarne. To chyba wydaje się sporym zaskoczeniem, bo już słyszeliśmy, że będą 2. Jedno pytanie, no wszystko zaczęło się od kwestii migracyjnej. I jestem ciekaw, panowie, jak myślicie, jakie to będą pytania, czego będą dotyczyły, jakich kwestii i co to daje Prawu i Sprawiedliwości? Czy przed tym przedwyborczym wyścigu to jest faktycznie coś, co może zmienić bieg i los wydarzeń? Myślę, że pytania referendalne będą podkreślały pewnego rodzaju nowe tematy podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy wiemy, że na razie nie mamy jeszcze informacji, no ale dochodzą do nas informacje, że w referendum być może pojawi się pytanie odnośnie reparacji. To jest temat, który jest bardzo wygodny dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ cieszy się bardzo dużym poparciem Polaków. W sondażach czy w badaniach no to osiąga to poziomy na poziomie 75+, więc jest raczej bardzo korzystnie i bardzo dobrze. Więc zadanie takiego pytania w konotacji z za chwilę otwieraną kartą wyborczą, czy głosujemy na kogoś, no to daje bardzo dobre przypomnienie, czy bardzo dobrą listę. Dlaczego głosujemy? Prawie możemy sobie z pytań referendalnych zbudować folder wyborczy, bo wrzucimy 5 tematów, które były głównymi drogami podwyższającymi i potem będziemy dyskutowali na temat, czy obiektywność wyborów jest prawidłowa, a przecież pamiętamy kiedyś książeczkę, na której PSL znajdował się na pierwszej stronie. Tak? W związku z tym sytuacja była jasna. Wiadomo, że osoby mało zorientowane politycznie chcą odbyć akt głosowania. Część społeczeństwa sobie upraszcza. Głosuje na pierwszego kandydata, głosuje na pierwszą listę, którą wyciągnie. Te elementy takie zaskakujące mają istotne znaczenie. Więc jeżeli najpierw odbędzie się referendum i w tym referendum podkreśli się mechanizmy, które są istotne dla Prawa i Sprawiedliwości, to przez prawo, przez konotację, potem może ktoś po prostu bardziej się zdecydować głosować na PiS. To jakie będzie pytanie, czy Niemiec może pluć nam w twarz? Od razu tutaj myślę o Manfredzie Weberze, może nie może pluć nam w twarz, ale przecież no, mamy przebadaną sprawę reparacji i generalnie, jeżeli to się tak pojawi, no to można się spodziewać, że 75% Polaków odpowie tak. Generalnie ja się z tym zgadzam. To znaczy nie potrzeba do tego referendum, bo to jest moim zdaniem tworzenie sztucznego referendum w zakresie najpierw poprzyjmy linię polityczną partii przez ostatnie 4 lata, a potem wypełnijmy formularz, jak zagłosować. Więc to będzie tak wyglądało. W związku z tym wybierzemy sobie takie tematy, w których większość ludzi zagłosuje na tak. Tu nie potrzeba referendum. Jeżeli takie pytanie się pojawi, to jest generalnie fikcja organizacyjna, ponieważ ogólnie z poparcia wiemy, że Polacy popierają referendum. Sytuacja związana z imigrantami, nielegalnymi imigrantami, bo z legalnymi jest jak gdyby nierozwiązana, też Polacy popierają. Nie zgadzamy się na nielegalnych imigrantów, zgadzamy się na legalnych, ale niektórzy się nie zgadzają, no bo tworzą konkurencję na rynku pracy, więc tutaj pojawiłaby się sytuacja. Jeżeli pozostałe 2 pytania, których się domyślamy, będą takimi pytaniami, no to będziemy mieli kartkę agitacyjną, która będzie wspomagała głosowanie wyborcze, które będzie pokazywała, no to skoro tu głosujesz tak, no to musisz zagłosować, że tak powiem, na obecnie rządzących. To nie jest uczciwe w demokracji. Znaczy, ja tutaj mam inną ocenę sytuacji, bo odnoszę coraz większe wrażenie, że na początku ten pomysł referendum był w tempo. Ciekawie, nielegalna migracja była rzeczywiście gorącym tematem. To nie jest tak, zgadzają się, nie zgadzają. Są realne decyzje, które sprawiają, że Polska tych nielegalnych migrantów teoretycznie przynajmniej musiałaby przyjmować, bo tu mówimy o decyzjach europejskich i tutaj odwołanie się do głosu ludu jest zrozumiałe. Natomiast problem z tym referendum jest moim zdaniem innym. On zaczyna przypominać coraz bardziej
przenoszoną ciążę. Referenda, tutaj pan mówi sztuczne referendum. W Polsce nie ma tradycji. Każde referendum jest trochę sztuczne, bo jest czymś dziwnym. Jest jakimś takim wynalazkiem, którym nie wiadomo, czy nożem, czy widelcem, czy łyżką, a może małą łyżeczką. To nikt nie wie, jak do tego się zabierać, bo referendów było mało. Referendum, które zorganizował właśnie tak ad hoc Bronisław Komorowski, świetnie pamiętamy, 2015 rok, bodajże tam frekwencja 11% była. Jakaś taka kompletna kpina. No ale teraz będą wybory. Ale przed... No nie, frekwencja teraz, frekwencja oczywiście do będzie. Europejskiej tylko, że było referendum. Tylko, no nie, no ale weszliśmy do Unii Europejskiej, przypomnę, prawie 20 lat temu. No, no tak. W Polsce zdarzają się. Ja nie powiedziałem, że referendów w Polsce nie ma, tylko referenda są dziwne, bo... No nie jesteśmy Szwajcarią. Nie ma standardu, właściwie nie mamy ustalonego standardu, w jakich kwestiach te referenda przepraszamy. Przeprowadzamy tylko w słowach najważniejszych, najbardziej gorących, a co jest właściwie tematem najważniejszym. No wejście Unii Europejskiej to była zmiana traktatu, no tutaj ta wola była ten, no to konstytucja również. No ale to już więcej referendów, dopiero następną konstytucję będziemy pisali, czy na następnej Unii Europejskiej wchodzili. No tutaj weszliśmy do Trójkąta Lubelskiego, to nie, może Trójkąt Lubelski, powiem, że objęty referendum. Szymon Hołownia, nie mamy... Władysław Kosiniak-Kamysz będą w koalicji rządzącej, to będzie referendum w sprawie chociażby kompromisu aborcyjnego, tak? O, czyli mamy, tu jest temat. No także te referenda są sztuczne, także tu referenda, moim zdaniem referendum działa wtedy, gdy trafia w tempo i jest za nim żywa, naturalna emocja. I jak zaczynała się dyskusja o referendum w sprawie migracji, ta żywa, realna emocja była, ale ta emocja już się rozmyła. Kwestia referendalna staje się już przenoszoną ciążą, moim zdaniem. I politycznie to się staje takim trochę kartoflem, który nie wiadomo, gdzie go odłożyć, bo na początku on był gorący i wszyscy go podrzucali i chcieli go ugasić tym referendum, a teraz to już zaczyna coraz bardziej śmierdzieć i każdy go gdzieś, mam wrażenie, podrzucił. Także jeżeli PiS tego referendum nie rozpędzi, bo pan postawił, że właśnie, że to będzie współgrało z wynikiem. Oczywiste pytania będą wskazywały na PiS. A moim zdaniem PiS może zginąć od własnej broni. Właśnie w tym sensie Polacy są w swojej masie rozsądni. Idą zagłosować, no ale to wezmą karty do głosowania. Jak będą wiedzieli, że to referendum jest bez sensu, w ogóle tej kartki na tym będą brali. Bo po co mają sobie zawracać głowę, marnować tuż w długopisie, jak referendum i tak jest nieistotne, bo pytania są oczywiste, wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Zgadzam się, że jeżeli będzie realna emocja, jeżeli wokół tych pytania będą trafione, kwestie będą właściwie przedyskutowane, będą żyły i każdy będzie czuł potrzebę się wypowiedzenia w tej kwestii, tak, referendum chwyci i referendum może mieć wpływ, nie przesądzam jaki, ale referendum może mieć wpływ również na wynik wyborczy, ale również będzie jakąś taką decyzją ustrojową i politycznie może komuś pomóc albo zaszkodzić. To zobaczymy. Natomiast jeżeli to referendum nie będzie żyło, jeżeli to będzie martwy, sztuczny twór, właśnie w przypadku, tak jak w przypadku referendum Bronisława Komorowskiego z 2015 roku, absolutnie obóz władzy ono obciąży i moim zdaniem oni też już widzą, że tu już te koła nie kręcą tak jak na początku i mam wrażenie, że próbują z tego tematu trochę się wywekslować, tylko nie za bardzo mają pomysł jak. Będzie najłatwiej się wywekslować, zrezygnować. Albo udawać, że tematu w ogóle nie albo było. Udawać, że tematu nie było. Ale nie, albo czekać, bo któryś temat dalej może odżyć. Otworzono, bo jest kampania wyborcza, że polityka nie jest w próżni. Są takie wypowiedzi jak właśnie pana Webera, która jednak trafia w żywą emocję w Polsce. I takie zrobił prezent kwestie... Manfred Weber, powiem w ten sposób, to znaczy... Polskie państwo jest za poważnym państwem, żeby w drodze referendalnej kilkudziesięciomilionowego społeczeństwa odnosić się do wypowiedzi nawet nierządzących polityków. To znaczy umieszczenie takiego pytania jest dyskredytujące, że społeczeństwo musi, że tak powiem, odpowiadać na te pytanie. My powinniśmy po prostu szanować też polskie społeczeństwo, które powinno się wypowiadać w istotnych sprawach, mieć szansę na dyskusję publiczną w tym zakresie, więc chciałbym, żeby te referenda jakoś ożywić i żeby się pojawiła się chęć społecznego wypowiadania raz do roku, na przykład raz na dwa lata w referendum w najważniejszych sprawach społecznych, to by też zlikwidowało czasami bezpodstawny, bezsensowny konflikt społeczny, który narasta w zakresie na przykład praw kobiet, w zakresie aborcji, w zakresie edukacji, czy w zakresie służby ochrony zdrowia, zniszczyłoby to złą energię.
bo społeczeństwo się by w tym zakresie wypowiedziało i kolejna partia polityczna w ramach ciągłości realizowałaby, że tak powiem, ściśle określone pojęcie. Bo dzisiaj mamy politykę dwóch nawalających się między sobą obozów, a w zasadzie dwóch partii, które siebie wzajemnie nienawidzą i postulaty tych, nazwijmy, niszowych innych formacji czy mniejszych formacji giną, w tym, giną po prostu w tym. I nie ma żadne, że może być tak, że można rządzić i być w opozycji, nie mając żadnego racjonalnego programu. Jeszcze chciałem wrócić do Manfreda Webera, tego, co się wydarzyło wczoraj. Debaty chyba nie będzie jednak. To miała być trochę sposób na to, żeby przykryć to, co się wydarzy pierwszego marsz Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, 1 października, jeżeli dobrze pamiętam. Nie będzie debaty. A co panowie sobie pomyśleliście, jak usłyszeliście słowa Manfreda Webera? Znaczy, ja dziwię się, przyznam się szczerze, też właśnie to odpowiedź tego jest. Znaczy, człowiek Manfred Weber powtarza, to jest teraz to jest dyskusja, czy powiedział, nazwał PiS wróg, czy nazwał przeciwnik, ale... Ale będzie, znaczy będzie Prawo i Sprawiedliwość niszczyć. Nie zmienia to faktu, że jasno wskazał, kto jest zły. No, kultura polityczna jednak jest taka, że owszem, przywódcy innych partii zdarza się popierać w jakichś tam swoich z jednych rodzin politycznych z Parlamentu Europejskiego sojuszników, ale przez pozytywną afirmację, a nie przez negatywne konotacje i wskazywania negatywne. To jest w tym sensie słowa Manfreda Webera. Ta zapora ogniowa, której przecież jakiś czas, kilka tygodni temu użył, też się nie wpisywała w tą melodię. A że tego typu wypowiedzi PiS-owi są szalenie wygodne. No, pan tutaj wspomniał o emocjach, jakie są związane wokół reparacji, że zdecydowana większość Polaków jest za. Generalnie tego typu retoryka jest silna, jest nośna, jest tutaj poparcie dla tego typu działań. Jakieś uruchamianie frontu antyniemieckiego jest moim zdaniem wykracza daleko powyżej poparcia dla Prawa i, Sprawiedliwości. I Platforma Obywatelska, to, że to jest ten sojusz, jest taki bliski między CDU, CSU i Platformą Obywatelską, również w kontekst polityczny, wydaje mi się, że dla PiS-u to jest samograj. Dlatego nie dziwię się, że podbijają ten temat możliwie jak najbardziej. Tym bardziej, że tak naprawdę innych tematów dzisiaj nie mamy. PiS miał słaby okres kampanii wyborczej, teraz przejął inicjatywę chyba po raz pierwszy od kilku tygodni. Jednak było kilka tygodni bardzo wyraźnie, że to Donald Tusk wyznaczał standardy w debacie publicznej. Teraz to się w tym tygodniu to się trochę zmieniło, dlatego PiS tak mocno ten temat ciągnie, no bo ten temat żyje. I pan Piotr, dosłownie jednym zdaniem, pomógł Manfred Weber Prawu i Sprawiedliwości? No. Pomógł, czyli bardziej zabetonowany elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony no, politycy z innych państw pełniący takie funkcje nie powinni się wypowiadać w okresie wyborczym na temat polityki wewnętrznej swojego sąsiada. Bardzo dziękujemy. Piotr Kusznieruk, Agaton Koziński byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. A za chwilę porozmawiamy o tym, jak chronić dane zdrowotne. Dziś w raporcie dnia. Starcie gigantów. Tusk kontra Kaczyński w Warszawie. Resort wysokiego ryzyka. I odważna interwencja ekspedientki. Marta Budzyńska. Do zobaczenia o 21:00. Marianno, wody. Przez ten upał ciągle kręci mi się w głowie. Ile gigabajtów widzisz? Ja chyba widzę podwójnie. To dobrze, bo w Plusie na kartę dają dwa razy więcej gigabajtów. W Plusie na kartę dwa razy więcej internetu. Aż 400 giga na początek. Plus. Ola, to ma oko. Może niespodziankę jej zrobimy? Może aparat? Mamy teraz na to pieniądze? Spokojnie, przecież Allegro Pay mają. Allegro Pay? Tak, Allegro Pay. Taka darmowa usługa. Kupujesz jak potrzebujesz, a płacisz do 30 dni później. Bez dodatkowych kosztów. To kupmy coś jeszcze. Kupujesz, przychodzi, płacisz później. Wygodne zakupy bez czekania? Mają! A dzięki Allegro Pay kupujesz teraz, a płacisz do 30 dni później bez dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Czasami drobne zmiany prowadzą do spektakularnych efektów. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Masz kredyt we frankach? Zawrzyj ugodę z bankiem. Ugoda jest szybka, pewna, oszczędza czas i nerwy.
Więcej na stronie www.bankiwpolsce.pl/ugoda. Cześć, tato! Jedziemy? Fajne auto. Wygląda jak jeden z tych elektryków. Dobrze, że wybrałaś Volkswagena. To właśnie jeden z tych elektryków. Zupełnie cię nie poznaję. Taka pełna energii, w dobrym nastroju. Przyznaj się, poznałaś kogoś niezwykłego. A i owszem, nazywa się Mebevit B Complex. I faktycznie jest niezwykłe. Mebevit zawiera kompleks witaminy B, w tym metylowane, czyli aktywne formy witaminy B12 i kwasu foliowego. Gotowy do działania w moim organizmie. Mebevit działa, a ja z nim. Pełna energii, w dobrym nastroju i ze sprawnym umysłem. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Jedyny taki w aptekach. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład lodówka Beko No Frost, technologia Harvest Fresh. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł taniej. Dwumetrowa lodówka Beko No Frost. Szuflada Ever Fresh Plus. Sterowanie smartfonem. Teraz z kodem rabatowym o wartości 300 zł taniej. Waszym swatom spłonęło mieszkanie, Wacek mi powie. Co? A co to za typ w moim ręczniku? To nie Jerzy Zderzan Akt, tylko twoja świnia. Twoi się znowu kłócą. Znowu. Nowy sezon serialu Swaci. Tylko w Polsat Box Go. Ała! 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 W domu i poza domem jest dużo okazji do ała. Urazy, kontuzje i inne ała Altacet zmienia w wow! Tak działa Altacet. Wow, jak uśmierza ból. Wow, jak zmniejsza obrzęk. Wow, jak chłodzi. I to od trzeciego roku życia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Altacet. Zmień ała w wow. Ustawka. Sprzęt masz? Mam. No to ogień. Kupuj i wybierz swój gratis. Teraz przy zakupie dwóch lub trzech produktów Coca-Cola albo Oreo otrzymasz dodatkowe sztuki. Żabka, uwolnij swój czas. Znajomi przechodzą na grilla. Chciałbym jakoś błysnąć. Na grilla polecam pyszne kiełbaski i kiełbasy Morlin. Teraz loteria Morliny. Co tydzień do wygrania nawet 20 tysięcy złotych. Kup kiełbasę, graj o kasę. Od początku wspieram jego odporność od wewnątrz. Dlatego dziś wspólnie odkrywamy świat. Babylon 2 to kompletna kompozycja zawierająca składniki naturalnie występujące w mleku matki. Wspiera rozwój i odporność. Numer 1 w Polsce rekomendowany przez pediatrów. Artykuły szkolne w Empiku taniej niż myślisz. Wszystko już mam, a ty siedzisz w telefonie. Nie wszystko. Dodałam coś jeszcze do koszyka. Jak to? Na Empik.com. O, a co tu masz? Wszystko do szkoły w super cenach. Biurka, plecaki, smartfony i tysiące artykułów szkolnych znajdziesz na Empik.com. A jeśli pierwszą opiekunką Hultaja była genialna astronomka, która pewnego dnia została porwana przez kosmitów? Bo niby dlaczego ktoś miałby oddać najlepszą psa na świecie do schroniska? Adoptuj dla dobra psów. Insalatissime Rio Mare. Zjedz jako przekąskę, przystawkę lub danie główne w parku z przyjaciółmi. Każda ma swój niepowtarzalny smak. Jedz zdrowo i po włosku. To proste z Insalatissime Rio Mare. Rio Mare. Prawdziwy włoski smak. Pewne rzeczy mogą trwać i trwać i trwać. I nie chodzi nam o tego bałwana, tylko o 0 zł na zawsze za prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów. mBank. Więcej dla firm. Pamiętasz o płaceniu swoich rachunków i faktur? Zaległość w wysokości nawet 200 zł może spowodować, że zostaniesz dopisany do KRD, z którego co 5 sekund pobierane są informacje mogące dotyczyć właśnie Ciebie. Krajowy Rejestr Długów BIG SA od 20 lat pomaga tysiącom firm i instytucji w podejmowaniu decyzji finansowych. Wejdź na krd.pl i zobacz, czy jesteś dopisany do KRD. Każda firma w Polsce posiada ocenę od A do H. Sprawdź swoją firmę. Pomyśl o konsekwencjach. Dowiedz się, jak Cię widzą inni.
to, co wydarzyło się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, czy też to, co zrobił Adam Niedzielski, odbiło się głośnym echem wśród Polaków. Trzeba chyba porozmawiać na temat tego, co się dzieje z naszymi danymi dotyczącymi naszego zdrowia, dotyczącymi tego, co w ogóle powierzamy lekarzom. Porozmawiamy na ten temat. Lidia Kornowska, Koalicja AI w zdrowiu. Dobrze mówię? Tak, dzień dobry. A także Andrzej Haremski, cybernetyk. Dzień dobry. Witam serdecznie. To zacznijmy może od tego, co się wydarzyło, bo dużo osób ma wątpliwości, czy minister zdrowia, dysponując takimi danymi, bo ma do takich danych dostęp, przypomnę tylko, lekarz informował konkurencyjną stację telewizyjną, że nie jest w stanie wystawić swoim pacjentom leków. Chodzi o to, że recepty na leki. Rozumiem, że to jest związane z reformą systemu i wdrażaniem nowych technologii. Z drugiej strony minister zdrowia na Twitterze, na profilu na nowej platformie X, bo tak ona się nazywa, napisał, że ten lekarz na siebie wystawił receptę na takie leki. No i zrobiło się wielkie zamieszanie. Na początek, mógł coś takiego minister zrobić? Nie mógł tego zrobić? Popełnił błąd? Popełnił przestępstwo? Wiemy, że sprawą zajmuje się też Urząd Ochrony Danych Osobowych. Myślę, że warto rozpocząć od tego, że ochrona danych osobowych jest niezwykle ważna, jest wręcz krytyczna, jeśli mówimy o prawach obywatela do prywatności, prawach obywatela do decydowania, co się dzieje z danymi o nich. Szczególną sytuację mamy, jeśli mówimy o danych medycznych, które są danymi wrażliwymi. Tutaj jeszcze ostrożniej powinniśmy podchodzić do kwestii dostępu do danych, ale również udostępniania danych, więc obecna sytuacja na pewno jest problematyczna na wielu poziomach, ale przede wszystkim na poziomie zaburzenia zaufania społeczeństwa do tego, w jaki sposób są przetwarzane ich dane i dane medyczne. To jest istotne ze względu na to, że dla cyfryzacji ochrony zdrowia, która jest niezbędna, nieunikniona i musimy absolutnie iść w stronę digitalizacji procesów medycznych, kluczowym jest właśnie zaufanie społeczne, które mogło zostać nadszarpnięte niestety przez ostatnie wydarzenia. To samo pytanie. Minister popełnił błąd, popełnił przestępstwo, nadszarpnął zaufanie obywateli w ogóle do instytucji, do cyfryzacji, do zmian, które idą. Ja powiem tak, ja się powiem już teraz nie jako lekarz, ale jako cybernetyk społeczny, który zajmuje się wydarzeniami politycznymi również. Politycznie błąd i to duży. I, że tak powiem, konsekwencje tego w zasadzie wydają się dosyć właściwe z punktu widzenia politycznego. Z punktu widzenia merytorycznego to trzeba bardzo dokładnie zbadać, bo ja nie wiem osobiście, jak dokładnie przebiega droga informacji biegnących z systemu rejestrującego recepty do ministra, jak to przebiegło. Nie śledziłem tego i szczerze mówiąc nie zamierzam, bo że tak powiem, zostawmy to fachowcom, którzy na pewno prześwietlą to na wylot. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć teraz, doszukuje się dobrego aspektu tej całej sytuacji. Mianowicie ona zwróci uwagę całego społeczeństwa na to, co mówiła Ligia, na to, jak ważne są dane medyczne zwłaszcza, które są niezwykle wrażliwe. To jest takie określenie, wrażliwe dane. To jest jedna rzecz. I druga, spowoduje większe zainteresowanie cyfryzacją jako taką, bo my nie uciekniemy od cyfryzacji. Cyfryzacja jest przyszłością medycyny, jak i wielu gałęzi gospodarki, działań społecznych, politycznych również. I dzięki temu, co się wydarzyło, może będziemy mieli okazję, mówię tutaj ja i Ligia, też poprosić o zwrócenie uwagi na zarówno na formę przekazywania danych, na to, jakie dane przekazujemy i na wartość tych danych. No, jakie dane przekazujemy? Bo myślę, że większość z nas w ogóle nie ma świadomości tego, jakie dane udostępnia, czy to lekarzom, czy to właśnie, jakie informacje. Ja wiem jedną rzecz, idę do apteki, wydawało się, że nie powinienem na głos mówić swojego numeru PESEL w momencie odbierania recepty, a mam w okolicy swoje 5 aptek, w każdej aptece odbywa się to tak samo, znaczy pani prosi mnie o podanie numeru PESEL na głos w aptece przy kolejce ludzi, czego w ogóle nie powinno ode mnie wymagać, a tak to funkcjonuje. Jeżeli chodzi o PESEL, mój PESEL, ja to kiedyś liczyłem, to zna co najmniej 560 osób w tym kraju. Ja to kiedyś liczyłem, to chyba 2 lata temu. To banki, urzędy, policja, gdzieś tam i tak dalej. Wszędzie jesteśmy PESEL-em, to jest inna sprawa. Jesteśmy PESEL-em, więc wie pan, nie przeceniałbym rangi PESEL-u, jest to rodzaj wizytówki już praktycznie. Ona jest taka, to tam. Natomiast zestaw danych, dodanych do tego PESEL-u, no to zaczyna być problem.
Mówimy też o odciskach palców, o próbkach biologicznych. Trochę tak zapominamy o takich danych, to też są dane. Dane typu połączenia z innymi osobami, jakie są relacje z tymi osobami. Danych jest bardzo dużo. Choroby, które się przeszło, no, genotyp cały, przepraszam, który mamy już, że tak powiem, rozłożone na czynniki pierwsze. I to są wszystko dane w złożeniu, w przyporządkowaniu do tych ile tam jest, 10 cyferek, tak? 10, 11 chyba, coś tam. 11 cyferek. W złożeniu z tymi cyferkami to może być problem rzeczywiście dla osoby, która te dane gdzieś udostępnia. Natomiast same w sobie dane jako takie, od zanonimizowane, czy w odłączeniu od jakiejś... Ale przecież my mamy telefony, my nie jesteśmy w żaden sposób anonimowi, mówimy o cyfrowym gromadzeniu danych. To jestem ja, to jest mój numer PESEL, to są leki, które zażywam, to jest choroba, którą mam, to są inne rzeczy, które kupuję w aptece i które mnie interesują, a to jest reklama, którą dostosowaliśmy właśnie dla ciebie, żebyś wiedział, co masz kupić. My już dawno nie jesteśmy anonimowi, to już... Tak, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, zrobiliśmy ogromny postęp ze względu na to, że jeszcze do niedawna dokumentacja medyczna była prowadzona w sposób papierowy. W tej chwili możemy mówić o e-receptach, e-skierowaniu, e-zwolnieniu, które są wspaniałymi sukcesami i pozwoliły nam przetrwać pandemię, gdzie to było kluczowe, aby wystawiać takie recepty pacjentom na przykład na odległość. To jest jeden z sukcesów, którym możemy się pochwalić w sektorze ochrony zdrowia. Natomiast sam fakt cyfryzacji dokumentów medycznych sprawia, że musimy coraz bardziej rozmawiać o tematach, jak chronić te dokumenty medyczne, no bo dotychczas były przechowywane w formie papierowej. Oczywiście ktoś mógł je wykraść, sprawdzić, udostępnić. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o danych cyfrowych, te zagrożenia mogą być przeprowadzane czy istnieją na dużo większą skalę. Więc za każdym razem, kiedy mówimy o danych medycznych czy o ochronie danych medycznych, powinniśmy rozmawiać o cyberbezpieczeństwie, o tym, jak zapewnić, że zarówno personel, który korzysta z tych danych, zna podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa, ale sprzęt, który jest wykorzystywany do przetwarzania tych danych medycznych, jest zaktualizowany, jest odpowiednio zabezpieczony przed cyberatakami. No i oczywiście, że wszyscy uczestnicy systemu, którzy mają dostęp do dokumentacji medycznej, czy to personel medyczny, czy niemedyczny, wie w jakich sytuacjach i na jakiej podstawie prawnej może uzyskać dostęp do tych danych medycznych. O czym powinniśmy pamiętać? My jako pacjenci, my jako ci, którzy przekazujemy swoje dane, różne dane wrażliwe, czy to lekarzom, czy to właśnie różnym specjalistom, czy to w aptece, czy to w innym miejscu, gdzie takie dane udostępniamy. O czym pamiętać? Na co zwracać uwagę? Których danych w ogóle nie powinniśmy udostępniać albo mieć problem z tym, że ktoś nas na przykład o to prosi? Dane medyczne są niezbędne dla personelu medycznego, żeby je znać, aby dobrze przeprowadzić proces diagnostyczno-leczniczy. Także tutaj nie powinniśmy się obawiać udostępniać informacji lekarzowi, pielęgniarce czy innemu profesjonaliście medycznemu, który nas leczy i diagnozuje. Warto wspomnieć o tym, że w tej chwili system działa tak, że jeśli idziemy do innego lekarza, to żeby ten inny lekarz miał dostęp do dokumentacji medycznej, która była wytworzona w innym podmiocie przez innego lekarza, to my jako pacjenci mamy prawo podjąć decyzję o przekazaniu takich danych. To znaczy musimy wyrazić zgodę na to. Musimy wyrazić zgodę, aby taka dokumentacja w formie cyfrowej była udostępniona innemu lekarzowi. Oczywiście to ma parę wyjątków, jak na przykład zagrożenie życia lub zdrowia, czy jeśli pacjent jest nieprzytomny. Natomiast co do zasady bazujemy na zgodzie pacjenta, nawet jeśli mówimy o procesie diagnostyczno-leczniczym. Więc mamy też bardzo restrykcyjne i dobrze prawo w zakresie ochrony danych osobowych. Mamy RODO w całej Europie i pacjent czy obywatel co do zasady jest decydentem, co się dzieje z jego danymi, nie tylko już medycznymi, ale danymi osobowymi w ogóle i jest potrzebna jego zgoda do wykorzystania tych danych. Mówicie Państwo o tym, że zrobiliśmy postęp i ten postęp pewnie trochę skatalizowany też przez pandemię nastąpił, ale ja chociażby próbując zapisać dziecko do przychodni, no nie jestem w stanie tego zrobić przez internet, nie jestem w stanie, muszę tam dzwonić przez tydzień, czekać aż ktoś odbierze, bo pani jest tylko przez pół dnia w Warszawie, zresztą tutaj to nie jest.
Co jeszcze mamy do zrobienia? Czy coś w cyfryzacji, coś może nam jednak pomóc? Bo jakby reforma służby zdrowia, to politycznie możemy o tym rozmawiać bardzo długo i pewnie do żadnego konkretnego konsensusu nie dojdziemy. Gdzie może pomóc cyfryzacja w przyspieszeniu pewnych spraw, w ułatwieniu pewnych spraw? Czy to faktycznie jest tak, że bez tego będziemy średniowieczem cały czas? Tak. Zresztą cyfryzacja się dzieje już od jakiegoś czasu. Ona się dzieje troszeczkę w podszyciu, tak? Nie wszyscy sobie do końca zdają z tego sprawę. Trzeba pamiętać, że cyfryzacja to nie jest tylko ten telefon komórkowy, który mamy. To są też łącza pomiędzy placówkami medycznymi, łącza pomiędzy ośrodkami badawczymi. To jest też cyfra. Kiedyś, żeby jeden ośrodek zobaczył coś, trzeba było mu to po prostu wziąć i zawieść. Teraz tego nie ma. To też jest cyfryzacja. To jest wykorzystanie internetu. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, na to, że my wkraczając w erę cyfryzacji coraz gwałtowniej, teraz ChatGPT nam troszeczkę przyspieszył jeszcze, że tak powiem, rytm tego wkraczania, musimy się nawet nie chodzi o to, żebyśmy się musieli jakoś godzić na to, tylko zaakceptować fakt, że digitalizuje się tak dużo sfer naszego życia, że sfera medyczna jest niejako konsekwencją tego całego procesu. I powiem więcej, jest niezwykle potrzebna digitalizacja całej medycyny. Dla pacjentów, dla lekarzy, dla rozwoju i po to, powiem teraz mocno, po to, żeby mniej ludzi umierało na różnego rodzaju choroby. Bo to na przykład Ligia jest szefową takiego fantastycznego projektu Podaruj dane. Tak jak kiedyś się darowało krew. Nikt nie zastanawia się, podaruj krew, tak, jestem tym krwiodawcą, dostaję odznakę i tak dalej, czekoladkę i tak dalej. Nikt się nad tym nie zastanawia. Jest tylko jedna różnica. Jedna krew służy, od jednego człowieka służy jednemu człowiekowi, tu gdzieś tam fizycznie. Dane, które na przykład mogą podarować pacjenci, oczywiście anonimowe dane, żeby było jasne, tak już nie, mogą uratować miliony istnień ludzkich na całej kuli ziemskiej, bo mamy wtedy przegląd iluś milionów pacjentów i na podstawie tych danych jesteśmy w stanie przewidzieć, czy u kogoś rozwinie się na przykład jakaś choroba. Tego nie było nigdy w historii ludzkości. Nie było takiej możliwości. Teraz mamy. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć, pani Ligio. Z przyjemnością. Dane medyczne mogą być wykorzystywane w celach tych pierwotnych, czyli diagnostyczno-leczniczych, ale dane medyczne są absolutnie niezbędne dla rozwoju medycyny. I tutaj mam na myśli zarówno rozwój tak nowoczesnych technologii jak sztuczna inteligencja, ale również rozwój leków, rozwój nowych ścieżek diagnostyczno-leczniczych. W XXI wieku mówimy o medycynie opartej na faktach, na danych, evidence-based medicine. Dlatego dostęp do danych jest absolutnie krytyczny, jeśli chcemy zapewnić rozwój medycyny i świadczyć coraz lepsze usługi zdrowotne dla pacjenta. No i dylemat jest taki, jak zapewnić dostęp do danych medycznych na potrzeby badawczo-rozwojowe, jednocześnie szanując prawo pacjenta do prywatności. Nie, no właśnie, jestem ciekaw, jak to zrobić. No właśnie, my wychodzimy z założenia, że pacjent nie powinien być obiektem danych, w cudzysłowie, ale powinien być decydentem o swoich danych. Powinien móc mieć prawo decydowania, czy chce się podzielić tymi danymi, również w celach badawczo-rozwojowych, czy nie chce, żeby w ogóle ktokolwiek korzystał z jego danych medycznych, poza oczywiście tym pierwotnym celem diagnostyczno-leczniczym dla pacjenta. Pacjent powinien decydować, pacjent również powinien mieć prawo kontroli tego, w jaki sposób jego dane są przetwarzane, czy jego zgoda została udzielona, nie została wycofana, czy te dane są w dobry sposób przetwarzane. I takie prawo kontroli jesteśmy w stanie dać pacjentowi, na przykład korzystając z najnowszych osiągnięć technologii, które nam pozwalają w niezaprzeczalny sposób zapisywać informacje o tym właśnie, jak dane medyczne pacjenta są wykorzystywane. Także technologia już jest dostępna na rynku i można zapewnić przetwarzanie danych, które jest zarówno etyczne, jak i bezpieczne, jak i jeszcze pacjentocentryczne. To mówi pani o tym, że ktoś trafiając na przykład do szpitala, no, takie przypadki są znane, na przykład może podpisać zgodę na przekazanie organów, tutaj będzie podpisywał zgodę na przekazanie swoich danych, jakich danych na przykład, to się już dzieje, to może nas spotkać w szpitalu już dzisiaj? Tak, to się już dzieje, to może nas spotkać w szpitalu już dzisiaj. Pacjent może przekazać swoje dane medyczne na cele na przykład badań nad
chorobą, którą ten pacjent również ma. Może mieć świadomość pomocy innym pacjentom, którzy są podobni do niego i być może dla kolejnych pacjentów, kolejnych pokoleń będą nowe rozwiązania diagnostyczno-lecznicze, ale pacjent również otrzymuje benefity, bo tak jak oddaje krew czy szpik, pacjent dostaje czekoladę, dni wolne od pracy, zniżki na transport publiczny. U nas pacjent dostaje benefity prozdrowotne, takie jak zniżki na badania lekarskie, zniżki na nutridrinki, okulary, różne aktywności prozdrowotne. To jest prywatna inicjatywa na razie? Prywatna w zasadzie, ona obejmuje ponad 30 różnych organizacji. Oprócz Fundacji Podaruj Dane działają z nami organizacje pacjenckie, uniwersytety medyczne, organizacje prozdrowotne, które promują właśnie podejście bazujące na zgodzie pacjenta, które pokazują, że ta zgoda pacjenta jest złotym standardem dostępu do danych medycznych. Brzmi to bardzo ciekawie, muszę przyznać. Co z zagrożeniami, także płynącymi chociażby z takiego dzielenia się swoimi danymi? No, możemy różne rzeczy wymyślić, że tak powiem, obawiając się tego, w jaki sposób mogą być one wykorzystane, co państwu przychodzi do głowy, na co powinno się zwracać uwagę, przed tym się bronić, jakichś informacji jednak nie udostępniać, nie godzić się na to? Tak jak wspomnieliśmy troszeczkę wcześniej, my i tak jesteśmy nieźle już zinwigilowani. Jeszcze płacimy za to, bo w abonamencie telefonicznym zazwyczaj. Udostępniamy dane na potęgę. I teraz ja bym chciał zwrócić tylko uwagę na takie drobiazgi. Jak już wcześniej rozmawiałem z Ligią na temat tego, o czym będziemy mówić. My się dzielimy naszym kodem genetycznym tak naprawdę. Bo próbki naszego DNA bardzo łatwo jest pozyskać. Oddajemy na przykład odzież używaną do punktu. Tam sam, proszę mi wierzyć, nie jesteśmy w stanie wyprać wszystkich naszych pozostałości biologicznych. Możemy to tak. Wystarczy nasz włos, wystarczy kawałek na skórek. Więc, coś zostawionego na szklance chociaż. Tak jest. Odciski palców, proszę bardzo, zaraz wezmę, będę już miał pana namierzonego. Nie, my się dzielimy tym w sposób nieświadomy z założeniem, że nic się z tym nie wydarzy. Powiem tak, dopóki nie ma jakiejś złej woli po stronie osoby, która chciałaby to wykorzystać, takie dane, to w zasadzie nie ma się czego obawiać. No problem jest wtedy, gdy taka wola zła się pojawia. Ale więc okazja czyni złodzieja. Im więcej danych będziemy gromadzić, tym więcej osób będzie myślało o tym, jak to wykorzystać. Absolutnie tak. Tylko ja myślę sobie, proszę zwrócić uwagę, jak było drzewiej. No, ja tam już jestem 50+, więc tam pamiętam dawniejsze czasy i pamiętam, że tych danych się tak nie udostępniało i o innych osobach wiedziano stosunkowo mało tak naprawdę. Mało. Pomijam kwestię inwigilacji przez pewne organa. Natomiast teraz sami wrzucamy do internetów tyle rzeczy, że się po prostu w głowie nie mieści. Czasem tak intymnych, że aż to jest żenujące. I pokazujemy, gdzie mieszkamy, z kim żyjemy, jak się zachowujemy, jak rozmawiamy, co jemy. Wiemy, kiedy ćwiczymy, wiemy, kiedy biegamy. Ludzie z tych trackerów sportowych pokazują, gdzie biegają, no to wiadomo, gdzie można napaść w lasku na przykład, prawda, bo wiadomo, że w tej godzinie zawsze tam będzie. No, rzucamy tyle danych, że świat się teraz, my się uczymy też żyć z tym. Będziemy się musieli też uczyć żyć z danymi medycznymi, które będziemy udostępniać. Tutaj jest bardzo duża potrzeba edukacji całego społeczeństwa, żeby wiedzieli, że to nie jest diabeł straszny. My i tak już robimy to tak naprawdę. I chodzi tylko o to, żeby to miało jakąś racjonalną podstawę, żeby też ludzie wiedzieli, jaki jest pożytek dla wszystkich, dla całego społeczeństwa, bo wcześniej czy później i tak się wyspowiadają z tych danych, bo scyfryzujemy szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, więc one i tak gdzieś będą. Tylko właśnie takie inicjatywy, jak tutaj promuje Ligia, będą w stanie to jakoś ukształtować w sensowny sposób. Ja bym dodała dwa komentarze. Może pierwsze, każdy obywatel powinien edukować się w zakresie takim podstawowym cyberbezpieczeństwa. Tak wiedzieć, jest. W jakie linki może klikać, a w jakie linki nie może klikać. Tak jest. Jakie informacje może udostępniać w internecie i jakie informacje zostaną już tam na zawsze, jeśli je udostępni. To jest taka podstawowa edukacja. Ale również społeczeństwo powinno być wyedukowane w zakresie tego, jak ważne są nasze dane i co te dane mogą, co z tymi danymi mogą zrobić odpowiednie ręce, które wykorzystają je na
cele badawczo-rozwojowe, ale również nieodpowiednie ręce, które mogą je wykorzystać w zasadzie do manipulowania społeczeństwem, jak były przykłady afer światowych Cambridge Analytica. Jedna z sygnalistek tej afery gościła zresztą u nas w Polsce w czerwcu i opowiadała, jak dane z social media mogły wpływać na i wpływały na manipulowanie społeczeństwem. Więc bardzo ważne jest, żeby nasze społeczeństwo było świadome zagrożeń i żeby oczekiwało budowania tego zaufania, ale też kontroli, w jaki sposób dane o nich są przetwarzane. Bardzo dziękuję. Lidia Kordowska, Koalicja AI w zdrowiu, Andrzej Haremski, Cybernetyk Społeczny. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. A już za chwilę moim gościem minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Trafiła nas informacja o tym, że na portalu internetowym ogłoszeniowym znajduje się ogłoszenie sprzedaży recept czy też już leków na przykład psychotropowych. Sprawdziliśmy to, okazało się, że tam co ciekawe zamieszczone były też takie zrywki, urywki tych recept, a na jednym z nich dane lekarza z Wielkopolski. Natychmiast oczywiście poprosiliśmy tego lekarza o rozmowę. Okazało się, że ten lekarz no, nie miał bladego pojęcia o tym, żeby takie recepty były wystawiane. Co więcej, on w swojej praktyce unikał przepisywania leków, które tam były wymieniane, bo to chociażby były silnie uzależniające benzodiazepiny. Lekarz natychmiast poczynił kroki, żeby zablokować swój certyfikat, uniemożliwić dalsze jego wykorzystywanie, no a także zabezpieczyć przy pomocy informatyków ewentualny dalszy dostęp do jego danych. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, moim gościem to jest Punkt Widzenia. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nie moglibyśmy zacząć inaczej niż od 500+, chociaż 800+. Nie wiem, kiedy zaczniemy się tego uczyć i nauczymy się tej nowej nazwy. Od stycznia pieniądze trafią do wszystkich Polaków, którzy mają dzieci. Nic nie trzeba robić. Każdy, kto otrzymuje świadczenie 500+, teraz otrzyma 800+. A ja chciałem zapytać, jak to wpłynie na naszą demografię? Czy to jest jakaś, że strategia jest, to wiem. Pytanie, czy 800+ wpisuje się w tę strategię i w jaki sposób? Znaczy, tak naprawdę, tak jak pan redaktor rozpoczął, kiedy się przyzwyczajimy do 800+, a było 500+, tak naprawdę 500+ rozpoczęło i naszą rewolucję godnościową, bo to musimy o tym przypominać Polakom, że zmieniła się sytuacja polskich rodzin i to jest niekwestionowane. To dane europejskie też pokazują, w jaki sposób spada ubóstwo w Polsce, że jesteśmy jednak liderem z najniższym zagrożeniem ubóstwem. I ten aspekt demograficzny, on jest wielokrotnie podnoszony. Kiedy wprowadzaliśmy świadczenie 500+, czyli od 1 kwietnia 2016 roku, wtedy właśnie zmiana, ta filozofia wsparcia rodziny, że to jest inwestycja w przyszłość, bo to jest zmiana przede wszystkim mentalności rządu, który pokazuje, że rodzina jest ważna, w nią trzeba inwestować. W budżecie państwa te wydatki nie są kosztem, tylko są inwestycją w przyszłość, żebyśmy nasze dzieci mogli kształcić, żeby nasze dzieci się rozwijały, ich pasje, zainteresowania. Niejednokrotnie po raz pierwszy dzieci pojechały na wakacje. I również wtedy mówiliśmy o tym aspekcie demograficznym, że on jest ważny, bo przecież demografia jest to nauka oparta na statystyce i tutaj nie ma nic do ukrycia. Wszystko idzie wyliczyć, przeliczyć, jak ta demografia, jak sytuacja się będzie rozwijała. I przecież wtedy widzieliśmy, i to rząd Prawa i Sprawiedliwości na to zwraca uwagę, że w polityce demograficznej należy wprowadzać szybkie zmiany, ale zmiany, które są systemowe, kompleksowe. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, na co mogą liczyć ze strony państwa. Dlaczego? I ta sytuacja demograficzna, o której dzisiaj słyszymy w mediach, bo przecież to, że dzieci się rodzi mniej, że w tym miesiącu się urodziło tyle, w tym tyle, to jest do przewidzenia i my to wiedzieliśmy, że tak będzie. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim nieprowadzenie polityki prorodzinnej wcześniej spowodowało i dzika prywatyzacja za czasów Balcerowicza, kiedy gigantyczne było bezrobocie. Wtedy zostało zakłócone poczucie bezpieczeństwa młodych ludzi. Strach przed założeniem rodziny, bo czy my tą rodzinę utrzymamy, jeżeli pracowało się za symboliczne 5 zł, a nawet mniej, nikt
się nie troszczył, w jaki sposób młodzi ludzie mają się odnaleźć na rynku pracy, proponowano wyjazd za granicę, a więc wtedy nie mieliśmy tego odbicia, które powinno być, bo w demografii są te odbicia wyżu demograficznego, za kilka lat one się pojawiają, tego nie było. I dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy 1,5 miliona kobiet mniej w wieku rozrocznym, a więc automatycznie dzieci rodzi się mniej. I dlatego my podjęliśmy świadomą decyzję o wprowadzeniu i programu 500+. Dzisiaj świadomą decyzję, i to nie związaną z obietnicą wyborczą, tylko faktem, bo wiemy, że pan prezydent już podpisał ustawę o świadczeniu 800+, a więc kolejne wsparcie, kolejne potężne wsparcie finansowe do polskich rodzin, ale przecież w tak zwanym międzyczasie, przez to ponad 7 lat, wprowadziliśmy inne programy, których nie było, bo ja często jak uczestniczę czy w komisji, w Sejmie słyszę, że programy takie były wprowadzane. No jakie? 500+ nie było, rodzinnego kapitału opiekuńczego nie było, dobrego startu nie było. My staramy się krok po kroku wprowadzać programy, to bezpośredniego wsparcia finansowego, ale także zmiany pozwalające łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym, czyli program Maluch+, rozwinięcie jego oraz zmiany w przepisach prawa, w kodeksie pracy przede wszystkim. Pani minister, dopytuję dlatego, bo zastanawiam się, czy gdyby nie to, że trwa kampania wyborcza i za chwilę będziemy mieli wybory parlamentarne, to czy to w ogóle by nastąpiło? Czy ta waloryzacja, chociaż wiem, że Zjednoczona Prawica nie lubi określenia waloryzacja, ale podniesienie świadczenia, czy to podniesienie świadczenia w ogóle by nastąpiło, czy jednak jest to zagrywka wyborcza? Bo i znowu będę pytał jeszcze raz, czy w waszej strategii, która rozumiem, jak istnieje w ministerstwie, strategii demograficznej, jest to element, który ma spowodować, że w Polsce będzie rodziło się więcej dzieci, czy też nie? Czy jest to element, spłatny długopis, kompletnie niezależny? Powiem tak, że strategia demograficzna, zresztą expose pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak sobie przypomnimy, expose, którym zwrócił uwagę na właśnie sytuację niżu demograficznego, tak, że musimy wyjść z tej pułapki niskiej dzietności. To pan premier o tym mówił. I strategia demograficzna, która jest dokumentem przyjętym przez rząd, ona jest taką swoistą mapą drogową, bo ona z jednej strony przeanalizowała sytuację, przeprowadzano zostały liczne badania, jakie są bariery, aby młodzi ludzie podejmowali tą decyzję o założeniu rodziny i aby się rodziły dzieci. I my chcemy te bariery niwelować, bo w Polsce okazuje się, że młodzi ludzie chcą mieć dzieci. Natomiast sytuacja jest taka, a nie inna, a więc i polityka mieszkaniowa, i rynek pracy, aby było stabilne zatrudnienie, opieka nad dziećmi do 3 roku życia, i polityka zdrowotna. I my krok po kroku te działania wprowadzamy. Pan redaktor pytał, czy świadczenie 500+ miałoby tą odsłonę 800+. Tak, miałoby tą odsłonę 800+, poza tymi innymi programami, które także wprowadzamy. To nie jest, kolokwialnie mówiąc, żadna zagrywka wyborcza. My przede wszystkim podjęliśmy odpowiedzialną decyzję. Był ten czas, kiedy był COVID. Wtedy przede wszystkim ratowanie miejsc pracy, aby sytuacja na rynku pracy była stabilna, i ta silna interwencja państwa spowodowała, i potem inwestycje strategiczne, bo ja to łączę te elementy, że dzisiaj mamy właściwie bardzo dobrą kondycję na rynku pracy. Drugie miejsce w Unii Europejskiej, 5,0 stopa bezrobocia za lipiec, mniej niż 800 tysięcy osób bezrobotnych. Ale przede wszystkim następnie wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, i znowu troska o bezpieczeństwo, to zewnętrzne, wewnętrzne, to, żeby Polacy nie zostali pozostawieni sami sobie, a więc między innymi dodatki osłonowe, które były wypłacane, one powodowały, że w tamtym momencie nie mogliśmy podjąć świadomej decyzji odpowiedzialnej, żeby podwyższać wysokość świadczenia 500+. Natomiast cały czas troszczymy się o kondycję finansów publicznych, przecież to uszczelnienie wypływów z budżetu państwa, na co opozycja dawała zgodę, prawda, że pieniądze wypływały z budżetu państwa, nie było na programy społeczne. Dzisiaj te programy społeczne są tak naprawdę programami społeczno-gospodarczymi, i świadomie wiemy, że możemy tą decyzję finansową podjąć na przyszły rok. Ją podjęliśmy, przeprowadziliśmy całą ścieżkę legislacyjną. A co z innymi świadczeniami, na przykład 300+, to jest ta wyprawka, która trafia do rodziców. Ceny papierów wzrosły dramatycznie, książek pewnie też wzrosną. Planowane są inne podwyżki świadczeń? My tak krok po kroku zmieniamy, a więc mamy 800+, program Dobry Start, czyli wyprawka, która teraz właściwie trwa cały czas, nabór świadczeń i już wypłaty świadczeń ruszyły.
pomysły, bo przecież ponad miliard złotych już trafił do rodziców. Tutaj przypomnę do wszystkich rodziców i zachęcam do składania wniosków. Oczywiście droga jest tylko elektroniczna, bo ta cyfryzacja upraszcza nam te procesy, a więc bankowość elektroniczna, Empatia, Ministerstwo Rodziny, czy też Platforma Usług Elektronicznych oraz mobilna aplikacja ZUS. Świadczenie Dobry Start w tym roku nie jest waloryzowane, natomiast kiedy szykujemy w tym roku dzieci do rozpoczęcia roku szkolnego, potężne wsparcie rządu, uczniowie klas czwartych, szkół podstawowych zostaną wyposażeni w laptopy. Czyli tutaj robimy kolejny krok wsparcia rodzin. Krok po kroku rodzinny kapitał opiekuńczy w zeszłym roku, 12 tysięcy złotych na drugie, kolejne dziecko. To są właśnie te rozwiązania świadome, które dokładamy w tym roku, zmiany, które wprowadziliśmy w kodeksie pracy, czyli wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni, czy też zmiany związane z tym, że pracownik może prosić pracodawcę i pracodawca jest zobowiązany odpowiedzieć przy przekształcaniu umowy na czas określony, na czas nieokreślony. To są wszystkie te krok po kroku sprawy, które są podjęte w naszej strategii i które wdrażamy, ale także polityka mieszkaniowa, bo to przecież nie są tylko działania Ministerstwa Rodziny. Przede wszystkim rząd działa w sposób spójny, nie tylko resortowo, więc polityka mieszkaniowa czy kredyty dwuprocentowe to jest te dobre rozwiązania dla rodzin. Zobaczymy, jak to wpłynie faktycznie, jak wpływa na rynek, to już wiemy mniej więcej. Zobaczymy, jak to wpłynie na los polskich rodzin. Zastanawiam się, jak wygląda sytuacja ze żłobkami. Znaczy, jak wygląda sytuacja ze żłobkami, to wiem, bo mam dziecko w wieku żłobkowym i od roku, no rok czekaliśmy mniej więcej w Warszawie na to, żeby dostało się do żłobka. Co się tutaj może zmienić? Co powinni wiedzieć młodzi rodzice? I to już nie chodzi mi o przedwyborcze obietnice, raczej o to, jaka właśnie jest strategia do tego, aby każda matka, która ma młode, małe dziecko, mogła świadomie powiedzieć, chcę wrócić szybko do pracy, mam taką możliwość, dziecko pójdzie do żłobka, wszystko tu jest zabezpieczone. Dokładnie, właściwie w sedno pan redaktor trafił w tym, że my musimy stwarzać możliwości łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym i podejmowania, że rodzic podejmuje świadomie decyzję, czy mama chce pozostać w domu, czy chce na rynek pracy. I ta opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia, to w strategii naszej demograficznej jak najbardziej zostało podjęte i młodzi ludzie o tym w badaniach to pokazały, co zrobiliśmy w tej materii. Dzisiaj mamy w Polsce 230 tysięcy miejsc opieki żłobkowej, trzykrotnie więcej niż kiedy obejmowaliśmy rządy, ale przecież w tym roku uruchomiliśmy wsparcie 5,5 miliarda złotych programu Maluch Plus, gdzie ponad 100 tysięcy miejsc opieki żłobkowej chcemy utworzyć nowych. Już umowy wojewodowie z samorządami będą podpisywać, bo to samorządy mogły aplikować, ale także podmioty niesamorządowe. Z tego, co pamiętam, ale nie chciałabym przekłamać, miasto stołeczne Warszawa dostało potężną też kwotę tego wsparcia, bo aplikowało o te środki. Naszym założeniem jest to, aby jeżeli jest takowa potrzeba, w każdej gminie taka opieka żłobkowa powstała, czy prowadzona przez samorząd. Kładziemy właśnie taki priorytet na samorząd, bo samorządy są też gwarantem. I mało tego, że środki zabezpieczyliśmy na utworzenie, czyli te inwestycyjne, to także, kiedy już ta inwestycja powstanie, będziemy dofinansowywać przez 3 lata na każde dziecko, każdego miesiąca ponad 800 zł do kosztów utrzymania w tym żłobku. Zależy nam na tym, żeby koszty dla rodzica także były jak najniższe. I to jest powiązane też z wysokością odpłaty za ten żłobek, bo właśnie dla nas jest priorytetem. Rodzic ma wybór, rodzic wychowuje dzieci, a państwo ma wspierać w tym działaniu. Nic nie wykonywać za rodzica, ale jak najbardziej wspierać. I to działanie nasze idzie w tym kierunku. Pani minister, to jest też temat, który niechętnie przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy rozwijają, a ja chciałem o to dopytać. A co z jednak finansowaniem metody in vitro? Wiem, że Koalicja Obywatelska tutaj twardo stawia warunki. Chciałaby, żeby to było finansowane z budżetu. Wiem, że Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość jest raczej przeciwna. A czy to nie jest jednak niski koszt osiągnięcia jednak jakiegoś efektu przerostu naturalnego? Wiemy, że dzieci z in vitro nie rodzą się setki tysięcy w Polsce, ale mogłyby się rodzić dziesiątki tysięcy. Mówi pani o tym, że to nie są koszty dla budżetu, to jest inwestycja w obywateli.
prosta sprawa, którą można byłoby załatwić i pewnie nawet parę procent głosów innym partiom odebrać. Panie redaktorze, to... To jest tylko kwestia światopoglądowa? To jest kwestia złożona, ale na pewno też światopoglądowa. Natomiast programy, które są przedstawiane, realizowane, bo to akurat przez Ministerstwo Zdrowia, one mają to wsparcie w polityce jakby prorodzinnej, jeżeli chodzi o związane z tym, aby metody naturalnych poczęć były też odpowiednio finansowane. Samorządy z tego, co są takim uzupełnieniem, które podejmują decyzję o tym, żeby wspierać programami in vitro. My mamy tą drogę, którą Ministerstwo Zdrowia w swoich programach realizuje i chcemy wspierać przede wszystkim też poprzez te działania programowe, które są przedstawiane. Czyli pani by ręki w głosowaniu za finansowaniem z budżetu in vitro nie podniosła? Dla mnie jest to kwestia światopoglądowa, więc tutaj jakby całkowicie popieram linię, którą reprezentujemy jako Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica. Pani minister, będzie pani posłem w przyszłej kadencji. Pytam o to, czy będzie pani kandydowała? Myślę, że będę kandydowała. Do Parlamentu Polskiego, czy idąc drogą Elżbiety Rafalskiej, Parlament Europejski? Nie, no Parlamentu Polskiego, panie redaktorze. Przecież to działanie tutaj, jak najbardziej do Parlamentu Polskiego, to jest przede wszystkim pewne wyzwanie. Dla mnie to, że jestem parlamentarzystą i ministrem, no to jest w ogóle wielka misja, którą mam zaszczyt realizować dla Polski. Przede wszystkim w tym rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, wcześniej przecież pracowałam jako wicewojewoda pani premier Barty Szydło, to jest wielka misja działania dla Polski, dla Polaków, bo my przede wszystkim mamy tą inną filozofię patrzenia na Polskę. Chcemy, żeby Polska się rozwijała w sposób równomierny, zrównoważony, aby Polacy korzystali z tego dobrobytu, który w Polsce udaje się wypracowywać, a nie korzystały tylko elity. I dla mnie warto jest przede wszystkim te działania, wszystkie wysiłki podejmować. Jestem głęboko przekonana, że jako Prawo i Sprawiedliwość już pewne rzeczy przedstawiliśmy, które chcemy realizować, a oczywiście wszystko jeszcze przed nami, bo kampania się rozpocznie dopiero i na pewno kongres programowy pokaże program. My staramy się przede wszystkim, żeby nasz program był merytoryczny. Emocje są zawsze, ale chcemy wywoływać pozytywne emocje dla dobra Polski, dla Polaków, dla polskich rodzin. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg była moim gościem. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Już za chwilę Katarzyna Zdanowicz i wydarzenia. Hity stokrotki. Borówki 8,99 za 500 gramów. Lody Card Door, drugie opakowanie za złotówkę. A z aplikacją filet z piersi kurczaka 15,99 za kilogram. Stokrotka. Ekstra ceny na uwadze mamy. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład lodówka Beko No Frost, technologia Harvest Fresh. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł.